kończy, ale ja się boję, że jak weźmiecie te nagrody, to polecicie do domu na to się chwalić. Więc ja bym chciał, żeby teraz panowie, bardzo proszę, pan prezydent i Tadeusz, coś powiedzieli dla tej publiczności. Bardzo proszę. Coś. Nie, coś, co byłoby takim uwieńczeniem tego dzisiejszego naszego spotkania. To bardzo krótko, jeśli dwa słowa. Serdecznie dziękuję przede wszystkim wszystkim uczestnikom za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Maraton Radomskiego Czerwca jest naprawdę bardzo ważnym wydarzeniem w Radomiu, szczególnie, że wpisuje się w obchody protestu roku 76 roku, a to jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. W tym miejscu serdecznie dziękuję uczestnikom, ale po raz kolejny organizatorom. Tadeusz, serdecznie dzięki. Mam nadzieję, że będziemy ten maraton organizować jeszcze przez 100 lat i jeden dzień dłużej. Natomiast szczególne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych, w tym wolontariuszy, za pomoc. Bez was tego wielkiego wydarzenia w Radomiu by nie było. Wielkie podziękowania dla wolontariuszy. Bardzo proszę, szanowni państwo, takich praw jeszcze w tej hali nie było. Dziękuję serdecznie. Kończymy de facto 10. półmaraton, więc już w tej chwili wszystkich serdecznie zapraszam na jubileuszowy 11. półmaraton Radomskiego Czerwca. Wszystkiego dobrego, zaraz się widzimy. Dziękuję panie prezydencie za te miłe słowa, ciepłe, mobilizujące. Ja bym tylko dwa zdania a propos wolontariuszy chciał podkreślić. Wczoraj zrobiliśmy po raz pierwszy dwa dni wolontariuszy. Wolontariuszy młodzieżowych i wolontariuszy seniorów. Mała prywata, mnie szczególnie ten bieg seniorów, wolontariuszy seniorzy, których biegło ponad setka, panie prezydencie, ponad 100 wolontariuszy seniorów pokonało dystans 1 mili. Pięknie się prezentowali, wszyscy wzięli sobie do serca, że my nie ścigamy się, to jest takie pokazanie naszego szacunku do tych wydarzeń, do uczestników tych wydarzeń, a oni nie cholery, biegli, wszyscy biegli, wolniej, szybciej, pasja żywka sportowa przeważyła, ale ja traktowałem i podkreślam wiele razy, bez wolontariuszy nie ma imprezy, a bez wolontariuszy seniorów radomskich, którzy są elementem w skali kraju, żaden bieg w kraju nie ma takiej obsady seniorów, jak nasze miasto Radom, także wielkie, wielkie dzięki. Panie prezydencie, panie prezesie, serdecznie dziękuję. Proszę państwa, kiedy już poznamy wszystkie nagrody, puchary i wspaniałe czeki, przy których stoję dosyć blisko, to chciałem państwa prosić, żebyście jeszcze nie szli do domu, tylko jeszcze zobaczyli występ naszych dziewczyn. Dziewczyny, czyli zrobimy to na koniec dzisiaj, dobra? Ponieważ one nam się towarzyszą, czyli rozgraną. A teraz przechodzimy do pierwszej kategorii, kategoria Open Kobiet. Tak jest. Miejsce trzecie, Monika Kaczmarek. Miejsce drugie, Svitlana Sanko. I miejsce pierwsze, Lilia Fiskowiczki. Zapraszam. Lilia Fiskowiczki jest ukrotną olimpijką na dystansie maratonistów. I proszę państwa, panie prezydencie, jest policjantem, służy ukraińskiej policji, przebywa na terenie Ukrainy, w pełni służby.
I obaj panu, oba też. Miejsce trzecie, poproszę zwycięzca, Kamil Baciek. Miejsce drugie, Mateusz Kaczor. I miejsce pierwsze, brandista Priamo, również olimpijczyk Białorusi. I w tym momencie, drodzy Państwo, macie w komplecie kategorię Open Mężczyzn z Rzekającą. I poprosimy Państwa o całą obronę. Biegaczami czy nie uprawiający sport, mając godne podkreślenie, mając rodzinę, w późnym biegu odkrył sobie niesamowity talent biegowy. Rezultaty, jakie osiągnął po walach, zresztą dzisiaj przy tej silnej stawce, wiem, że Kamil nieco kontuzjowany był, ale mimo tego pięknie walczył. Gratulacje dla wszystkich. Mam nadzieję, że tutaj zdążyli Państwo zdjęcia, więc my przechodzimy do kolejnej kategorii. Kolejna kategoria to jest, proszę bardzo, Lów Mętompania, to już jest kategoria generalna, czyli krajówka kobiet. Tak jest. Tutaj mamy piątkę wyróżnianą. Piąte miejsce, Karolina Wasiewska. W ubiegłym roku trzecia. Czwarte miejsce, Lidia Czarnecka. W ubiegłym roku druga. Stawka na pewno tu się mocno pokazała. Wieśniki Natalia, miejsce trzecie. Renata Michałów, miejsce drugie i Monika Kaczmarek, miejsce pierwsze. Kategoria generalna krajowa. No a ja tak szybciutko policzyłem, że łączy nagrody dla na 3000 zł w tej wtedy 5 miejsc na lata mamy jej wygrywanie. Wspomniane jest i Karolina. Krajowa czołówka biegów krótkodystansowych. Proszę Państwa, zwróćcie
zwrócił uwagę na miny panów. Miny są niebędne. Nie ma prac, nie ma uśmiechu. Są prawa Jezusa. Można rozmawiać. A jak zostawia często, to w ogóle okrutowa uwagę. Uwaga, uwaga, wszystkie osoby nagrodzone. Ja przypominam, to jest zupełnie poważny komunikat, że z tymi czekami należy udać się do kasy. Kasa znajduje się tam, gdzie wcześniej punkt biuro zawodów. Dobrze mówię? Dobrze mówię, tak? Andrzej, wyżej! Bo jakbyście chcieli być w strefie, to nie da rady. Teraz mamy jeszcze weteranów. Proszę Państwa,
weterani za chwilę, ale zanim weterani, to tutaj ci panowie jeszcze przesunę na scenę. Weterani to ci zawodnicy, którzy, uwaga, ukończyli 10 półmaratonów radomskiego czerwca 76. Czyli wszystkie. 10 półmaratonów radomskiego czerwca 76. Tak więc tutaj aż by się prosiło panowie, żebyśmy później do wspólnego zdjęcia zaproszę tutaj panów również, ponieważ ci, którzy za chwilę się pojawią na scenie, wszystkie 10 maratonów półmaratonu radomskiego czerwca 76. Był taki komunikat na stronie, że by podawać swoje czasy, udokumentować. Zrobiło to 20 osób. Wiem, że więcej jest takich osób, ale niestety tyle osób się zgłosiło. Zastanowimy się, jeśli ktoś się zwróci później do nas po tej imprezie i taki dokument nam prześle, to może też usłyszymy takimi statuatkami te osoby. Zapraszamy całą 20 może. Ja wyczytam wszystkie nazwiska, pewno wszyscy wiedzą, ale na porządku. Andrzej Bogucki, Aleksander Arkadiusz Pałek, Jarosław Puszka, Jarosław Wojtuniak, Kamil Sobulski, Karol Gregorczyk, Paweł Osin, Marek Jóźwik, Rafał Jadraszek, Irek Morawski, Norbert Montosa, Paweł Brudka, Paweł Panasi, Paweł Kokosza, Robert Wilski, Robert Kamerski, Artur Manej, Andrzej Pawłowski, Dariusz Orczykowski i Rafał Wojtunia. To jest 20, która pokonała wszystkie 10 półmaratonów radomskiego czerwca. Znaczy, ja ci zwracam uwagę na pamiątkowych 10 wspaniałych medali. 8, w tym jeden na szyi. Pracownik nadleśnictwa. Dalej szybce Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Miłości lasu, miłości bierania. Bardzo dużo brawa. Drodzy Państwo, ta silna grupa pod wezwaniem półmaratonu radomskiego 1976 ukończyła takich maratonów 10, czyli wszystkie. Norbert Pomboza, nie ma. Kamil Zabulski, nie. Robert Kamerski, Krawę uściśniemy, Paweł Brudka, nie ma. Jarek Puszka, nie ma. Marek Jóźwik, Irek Malaszki, Jadraszek, którzy brali udział we wszystkich 10 półmaratonach
Polski Oczywce 76. Tadeusz, czy to już będzie koniec dzisiejszego spotkania? Chciałbym mam? Znaczy nie, pytam, bo nie wiem czy... Proszę pana, jest to wygląda tak. Kończymy rzeczywiście. Jest nas już niewiele osób, ale zdajemy sobie sprawę, że impreza pod tytułem Półmaraton Czerwca Radomskiego rozgrywana. Jeśli są jakieś wami bierzemy na kawę, możecie do nas pisać. Nie reagujcie oczywiście prosto, co zawalamy, ale zawsze reagujemy, zawsze staramy się czytać opinii dla nas, biegać się ze sobą najważniejsze, że nie będzie i wam. Wielkie wymowy składam za to, co dzisiaj mówiliście. Dzięki pięknej do zobaczenia na naszej kolejnej imprezie. A ja sobie pozwolę jeszcze dać mikrofon jednej osobie, proszę Państwa, bo skoro Radomski Czerwiec 76 to jest z nami także Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76 i jego prezes, no to przynajmniej do nas damy. Panie Sokolarski, witam serdecznie. Chciałbym podziękować Stowarzyszeniu Gminnym Razem, a szczególnie Tadeuszowi za upamiętnienie corocznej rocznicy Radomskiego Czerwca 76. Bez Was nie by mogli nas tak. Oraz głośno, także Tadeusz, serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Dziękuję. Sam nie jestem w stanie nic zrobić. To jest dana ekipa, nie wiem, rada, jest 120 osób. Oczywiście nie wszyscy przypiewają, ale znakomita większość, mniejszą lub większą cyklę to pana, żeby to razem się złożyło na to, co przeczytam przeżywaliście. Po wszystkim też ale po moim śledzeniu, to są Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, też dziękuję wspomagającym Radkowi, Andrzejowi, Łukaszowi, wszystkim Wam jeszcze tą prezentację. Wielkie dzięki. Szanowni Państwo, jeśli myślicie, że coś się będzie jeszcze działo, to się mylicie. Będzie się działo, ale to za rok będzie.